Cześć wszystkim, dzisiaj robimy kolejny dzień z zawodnikiem. Dzisiaj z nami jest Zusię, witamy. Cześć. Gdzie nas zabierzesz, co nam pokażesz? Wiecie co, dzisiaj mam nagrania dla Eski. Zaczyna się pierwsza konferencja prasowa w związku z programem Celebs Go Dating, także zobaczcie co robimy i jak to będzie wyglądać, ja jeszcze sama nie wiem. A tak ode mnie dobra stylowa. Dziękuję bardzo. Nie, wyszłam tak jakbym, nie wiem, szła na jakieś urodziny albo coś. Mi się akurat podoba, no nie no, mi też się podoba, ale nie chyba na tę okazję. Trzeba było coś bardziej takiego formalnego założyć. Ja to będę koszulę zebrać, zrzucę i będę... Albo założyć ten płaszcz, co mam, bo on wygląda jak sukienka, tylko mi gorąco w nim. Słuchajcie, zrobimy sobie kawę i zaraz będę coś z wami gadać. Nie robię wagi. Nie muszę. Jedyna waga, jaką robię, to ta w górę. Zusie, powiedz mi, czy ty kiedykolwiek byś spodziewałaś się, że zajdziesz aż tak daleko i twoja kariera tak mocno się rozwinie w mediach? Jesteś no wszechstronna, walczysz, śpiewasz, tańczysz, recytujesz. No, ja, wiesz, z tym śpiewaniem to jest tak, że ja... Śpiewać coś tam sobie śpiewam. Nie jestem Celine Dion, ale robię to z całego serca, nie jest najgorzej. No więc te kawałki mają okazję po prostu powstać i w całokształcie wygląda to tak, jak się właśnie prezentuje. Zapraszam was do mnie na YouTube. Zawsze moim wielkim marzeniem było wystąpić przed dużą publicznością, w ogóle przed jakąkolwiek. Nawet jakbym miała na początku 200 osób na koncercie, to byłem po prostu przeszczęśliwa. Powiedz mi, co freak fighty, walki ogólnie, co zmieniły w twoim życiu? Co zmieniły freak fighty w moim życiu? Dały mi nową drogę, nowy początek i pozwoliły na nowo rozwinąć skrzydła, nie? Dały mi nowe możliwości, bo wszystko to, co mam, tak mam naprawdę dzięki freak fightom, nie? Od tego zaczęła się moja kolejna droga. Wcześniej to były teledyski, Max Models, sesje zdjęciowe, przede wszystkim teledyski, no bo to był taki główny punkt kulminacyjny tego wszystkiego, no a teraz freak fighta. Zusie, czy masz cały czas tego samego trenera, który przygotowywał cię do poprzednich walk? Ja mam co walkę mam innego trenera. Ja teraz aktualnie trenuję i z Ewą Brodnicką, i z Ramzanem Shishkanowem, i z Mawdujewem, także to mam cały sztab ludzi wokół siebie. No i to jest moje i wsparcie mentalne, i wsparcie treningowe, i wszelakie. Co cię najbardziej irytuje w Monice Godlewskiej? To, że ciągle mówi o tym, że zaczyna nowe życie, a tak naprawdę nic się nie zmienia. Chyba to jest pierwsze, co mi przychodzi na myśl, że nie bierze się za siebie, a ma mega potencjał. Ile ta walka będzie trwała, powiedz mi, czy to będzie pierwsza runda, druga? Powiem ci tak, ona może skończyć się w pierwszej rundzie, a może się Monika super zaskoczyć i skończyć się w trzeciej. Nie mam zielonego pojęcia, jestem gotowa na trzy, jak zawsze. Zusie, czy doszłaś już do siebie do kontuzji po walce z Lilmasti? Tak jak widać. Ale powiem ci szczerze, w tej walce to zostawiłaś serce, chyba wszystko tam zostawiłaś, no nie? Wszystko tam zostawiłam. Honor by mi nie pozwolił przecież tego przerwać. Waleczne serce, no nie ma co mówić, nie ma co tutaj dyskutować, gadać, to była konkretna walka. No, przyfarciło jej, mówię. Na konferencji już opowiadałam, że jak zapytałam się lekarza, jak często trzeba operować przy tym złamaniu, powiedział mi, że zawsze. Ja mówię do niego, a jak często lekarz widział coś takiego? On do mnie, no jak pracowałem na SOR-ze w szpitalu publicznym, no to co weekend. Mogłam stracić oko generalnie, tak to mogło wyglądać, ale wygląda zupełnie inaczej i teraz widzę na dwa. I podziękować za przybycie, spotkaliśmy się tutaj z okazji premiery super randkowego programu Celebs Go Dating. Tutaj już premiera w środę o godzinie 22:00, oczywiście na antenie Eska TV.
Zuzi prywatnie jest bardzo ciepłą osobą, ale również szaloną, ma pozytywną energię, ma ADHD i bardzo dobrze się maczujemy z tą energią. Zuzi jest tak naprawdę tak, punktualna, pracowita, jak już przychodzi na trening i złapie fokus, jest skupiona, to zmienia się w bestię, dlatego ja mówię, że Bóg wiedział co robi, że ona nie jest zawodowym sportowcem, zawodową pięściarką, czy nie walczy w MMA, bo po prostu robiłaby krzywdę zawodniczką. Zuzi miała pewne swoje nawyki, natomiast pokazywała mi nowe akcje, ona się bardzo szybko uczy. Tak jak mówię, jak jest skupiona i wkręci się w trening, to naprawdę super się z nią pracuje, jak z profesjonalistką. Jest świetnie przygotowana fizycznie, mentalnie do tej walki, także Godlewska, jeśli myślisz, że to wygrasz, to naprawdę no fucking way, możesz tylko marzyć. Jedyna ręka, która pójdzie do góry, to jest Zuzia. Queen, King, wygrana. No to co, dziękuję pani pięknie. Dzięki, dzięki, super robota. Super robota. Okej, jesteś mokra kuczka. Coś nie coś potrafił, nie? Siemanko, właśnie skończyliśmy trening, teraz idziemy z Zuzi się przejść, chociaż pogoda jest tragiczna. Nie wpisuje w ogóle nam pogoda dzisiaj, ale mimo wszystko myślę, że będzie spoko i jakoś ocieplimy klimat. Razem z pracownią projektową idealnie, pozdrawiam Dagmarę Iwańską, bardzo serdecznie, moją architekt. Robimy projekt wymarzonego mojego mieszkania i wszystko, co tam się znalazło, jest moim zamysłem, głównie dlatego, że ja taki sam identyczny dom zawsze jak gram w Simsy, to tam go robiłam. I ta chata będzie odwzorowaniem po prostu mojego domu z Simsów. Za każdym razem przez kupę, kupę lat robiłam w Simsach taki sam dom, wszędzie, gdzie się nie wprowadziłam. No i teraz ten dom będę po prostu miała w real life. Jestem no przeszczęśliwa, to będzie chata moich marzeń, no więc jedno kupiłam takie, a drugie kupiłam mniejsze, 900 metrów od plaży w Gdańsku. Nie ciąży nade mną żaden kredyt, więc jestem, wszystko co mam to tak, to jest po prostu moje. Wybrałam Monikę na następnego rywala, ponieważ ja zawsze chciałam z nią zawalczyć. Oglądam Freak Fighty, odkąd ona się pojawiła razem z Martą Linkiewicz. I zawsze sobie myślałam, kurczę, ale ja bym chciała z nią wyjść do klatki. Można powiedzieć, że zapoczątkowała te walki kobiece freakfightowe, prawda? Pierwsza walka z Martą Linkiewicz, ona miała swoją pierwszą walkę. Swoją pierwszą walkę, ale walkę w całych freakfightach w ogóle kobiecą. Także tak, ona to zapoczątkowała, jakby nie było, nie? Twoim zdaniem, co było powodem zniknięcia Moniki Zgodlewskiej z internetu? Ja myślę, że przede wszystkim jej stan psychiczny. To ile hejtu się na nią wylało i to, że nie potrafiła sobie poradzić z trudnymi emocjami. Ja myślę, że tam się wydarzyło dużo rzeczy, o których my nie mamy zielonego pojęcia i nie chcę tego oceniać, nie? Na pewno nie było łatwo. Co robisz, gdy nikt nie patrzy? Odpowiadamy szybko, bez zastanowienia. Nie wiem, to chyba się tak nie da. Co robię, gdy nikt nie patrzy? Oj, teraz mi przyszło na myśl, ale nie wiem, czy chcę o tym mówić. Kosmate myśli. Nie, właśnie takie... Nie będę się do tego przyznawać publicznie, ale love to jest miłość. Nasi widzowie często zadają takie pytanie i każdy jest po prostu ciekawy do tej pory. Jeżeli mogę ci to zadać, bo to jest takie, uważam, pytanie też dość osobiste. Czy łączyło cię coś po prostu z Ferrarim? Czy to był związek, czy to była przyjaźń? Wiesz co, my się bardzo dobrze dogadywaliśmy na samym początku, sprawdzaliśmy się, nie pykło, jednak jest duża różnica charakterów u nas. Amadeusz lubi dużo innych rzeczy niż ja, ja jestem taka dosyć harda,
jeśli o to chodzi. No i nie wyszło, ale z Amadeuszem jesteśmy w bardzo dobrych kontaktach i lepiej nam być przyjaciółmi, aniżeli w związku. Ja bardzo Amadeusza szanuję. No i powiem Ci, to jest rozsądne podejście do tematu. Lepiej, wiesz, lepiej być przyjacielem, lepiej mieć przyjaciela, niż ma po prostu zacząć coś, co i tak za jakiś czas się rozpadnie albo nie wypali, nie? Zdrowiam Cię, Amadeusz, serdecznie. Ma. Powiedz nam, czy byłabyś zainteresowana rewanżem z Martą Linkiewicz? Nie. No chyba, że za jakieś porządne pieniądze. Dlaczego ja mam się z nią bić znowu? Mnie to obojętne, kto to będzie. Ja po prostu muszę dostać swoje, zrobić fajne wejście i wsio, show to moje życie, nie? A nie walki, męczyć się tam, się ciągać, ćwiczyć, trenować. Nie. MMA, ja nie mam aspiracji na zawodowca, na zawodnika. To nie moja żyzni. A prywatnie jakie macie relacje z Martą? Dobre. Dlatego ja nie widzę jakiegoś takiego większego sensu. Mogłabym się z nią bić, ale musiałabym super mocno ćwiczyć, jakbym miała aspiracje na profesjonalistę, na zawodnika, no to wtedy bym to zrobiła, ale tak, teraz nie, to mój najlepszy czas. Ja mam dużo innych rzeczy, którymi chciałabym się zająć, a nie pójście w sport stricte. Słuchajcie, my powoli już kończymy, 26 listopada widzimy się na gali. Wykupujcie legalny dostęp do gali z Reflinku ZUSie. Jak zwykle serdecznie Was pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia na gali. Trzymajcie się, pozdro, hej! Trzymajcie się, błyska!